w jaki sposób sprawić, abyśmy poczuli się bardziej szczęśliwi albo chociaż trochę bardziej zadowoleni na co dzień. Dobrze, zacznijmy od tego, że bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop z ocalsiebie.pl. A teraz przejdźmy do konkretów. Postaram się zbyt rozwlekle nie omawiać poszczególnych punktów, ale jeżeli ktoś chciałby wiedzieć więcej, to może przeszukać treści na tym kanale, ewentualnie zadawać pytania w sekcji komentarzy, do czego gorąco zachęcam. Zacznijmy od tego, że dobrze byłoby postarać się chociaż trochę delektować tymi przyjemnymi doświadczeniami, które mamy na co dzień, a także kontenerować pozytywne doświadczenia. Co to znaczy kontenerować? Z jednej strony to sprawiać, aby głębiej zapadały nam w pamięci, a z drugiej strony jeszcze dobrze byłoby je łączyć w pakiety. Czyli na przykład, kiedy mam takie bardzo miłe doświadczenie polegające na tym, że mogę wreszcie popracować w spokoju w swoim ukochanym ogródku, to jednocześnie mogę słuchać muzyki na słuchawkach, ewentualnie jeżeli robię coś innego przyjemnego, to mogę zapalić świecę zapachową bądź coś w tym rodzaju. Chodzi o to, aby powstawały takie bukiety przyjemnych doświadczeń. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o przyjemności takie codzienne, to dobrze jest pamiętać o tym, aby dozować sobie te przyjemności. Weźmy na przykład serial. Powiedzmy, że ktoś uwielbia jakiś serial, no ale niektórzy ludzie potrafią tak zasiąść i obejrzeć nie jeden, nie dwa, a wręcz wszystkie sezony serialu, poświęcając na to mnóstwo czasu. No, przecież gdyby sobie trochę tę przyjemność bardziej dozowali, chociażby celebrowali oglądanie tego serialu, dajmy na to, oglądając raptem jeden czy dwa odcinki ciągiem, a potem robiąc sobie przerwę, to mieliby tej frajdy na dłużej i bardziej by się tym cieszyli, bardziej by to doceniali, bo nie byłoby to wszystko oglądane takim ciurkiem, nie spowszedniałoby, nie zadziałałby, takie zjawisko psychologicznie nie wystąpiłoby jak habituacja bodźca, czyli przywykanie pierwszy stopień do znudzenia jakąś treścią, jakimś materiałem, jakimś doświadczeniem. Skoro o tym mowa, no to też nasuwa się pytanie, no dobra, ale co w międzyczasie? Otóż dobrym pomysłem jest też urozmaicanie sobie przyjemnych doświadczeń. Jeśli zatem ktoś lubi grać w jakąś grę wideo, to dobrze byłoby, gdyby nie przeszedł od razu całej, bo przecież czasami te gry są na 8 czy 12 godzin i jak ktoś się uprze, to nawet w ciągu jednego dnia może ją ukończyć. Ale mógłby robić sobie przerwy, najlepiej w takich momentach, kiedy jest bardzo ciekawe, co wkrótce nastąpi, żeby z ciekawością powracać do tej gry, a także żeby mieć pewien taki poziom niedosytu i tym samym apetytu na to, co będzie dalej. No a czekając na powrót do rozgrywki, zagwarantować sobie inną rozrywkę, chociażby ten serial. Ewentualne inne przyjemne aktywności. Dobrze jest robić sobie taki przekładaniec. Skoro mowa o czekaniu, to generalnie oczekiwanie czy wyczekiwanie na to, co jest przyjemne, może także sprawić, że będziemy na co dzień bardziej zadowoleni. Najlepszym tego przykładem są chociażby wakacje, ale jeżeli to jest większa heca, taki wyjazd na tydzień czy dwa, to przecież można się też cieszyć na to, że mamy fajny weekend zaplanowany, albo przyjemne spotkanie towarzyskie w najbliższych dniach, albo w trochę odleglejszym terminie. Innymi słowy, fakt, że mamy się na co cieszyć, że wybiegamy sobie do przodu wyobraźnią, fantazją, już widząc siebie oczami wyobraźni w trakcie takich przyjemnych doświadczeń, może sprawić, że na co dzień będziemy bardziej zadowoleni, szczęśliwsi. Jeśli natomiast nic nas nie czeka, a dni przeciekają nam niejako przez palce, wiedziemy chaotyczne, bezplanowe życie, utknęliśmy w jakimś kieracie takiej codzienności, to proza życia może być dla nas wręcz przytłaczająca. Może nawet osaczyć nas takie poczucie właśnie jakiejś stagnacji życiowej, niecelowości, braku sensu, braku poczucia koherencji. I dzieje się tak zwłaszcza u osób, które są pracoholikami, które wydaje się, że żyją po to, aby pracować, chociaż przecież pracujemy po to, żeby żyć.
Następna sprawa to dobrze jest uzmysłowić sobie takie odkrycie psychologów. Psycholodzy wręcz dokonali takiego wiekopomnego i niezwykle odkrywczego właśnie takiego badania, które wskazuje na to, że bardziej cieszy nas to i bardziej doceniamy to, co pielęgnujemy tak ogólnie rzecz ujmując. I niech za przykład posłuży nam nowy samochód. Nowy niekoniecznie z salonu, ale ogólnie świeży nabytek. Jeżeli mamy coś nowego, na przykład te auto, no to częściej jedziemy je myć, czy sprzątamy w środku. Ogólnie cieszymy się tym pojazdem, co wymaga konserwacji, tak troski o jego czystość i tak dalej, i tak dalej. No a gdy już sobie tak solidnie wysprzątamy samochód i go wyczyścimy, no to jest on bardziej miły dla oka, jesteśmy z niego bardziej dumni, bardziej zadowoleni wtedy. I nawet jeżeli to jest auto, które już posiadamy 3, 4 czy 5 lat, to nadal wtedy, kiedy je wyczyścimy, bo dbamy o to, no to łatwiej jest nam to docenić, łatwiej być wdzięcznym za to, że takie auto posiadamy, no i to służy przyjemności. Jeśli chodzi o pielęgnację, to oczywiście nie chodzi tylko o pielęgnowanie rzeczy, sprzątanie mieszkania czy czyszczenie auta, albo oddawanie ulubionych koszul do pralni, żeby tam je też ktoś od razu idealnie wyprasował. Chodzi także o pielęgnowanie relacji. Dzisiaj w czasach, kiedy rozluźniają się one bardzo mocno, mówi się o erozji rodziny, ale też o korozji relacji takich jak przyjaźnie, już o romantycznych związkach to nawet nie wspominając, to pielęgnowanie relacji także może przysparzać nam powodów do radości, do dumy, satysfakcji, do zadowolenia. Przy czym nie chodzi mi tutaj o to, że tylko kogoś dodamy do listy przyjaciół na popularnym portalu społecznościowym, ale o autentyczne pielęgnowanie tych więzi, podtrzymywanie kontaktu, odzywanie się do swoich znajomych nie tylko po to, aby poprosić ich o przysługę, ale ze względu na to, że mamy ochotę z nimi pogadać, popytać co u nich, czy im niczego nie potrzeba, jak również zaproponować może jakieś wyjście na bilard, czy na kręgle, albo cokolwiek innego, na co akurat mielibyśmy ochotę. Może na kajaki chcielibyście któregoś razu się wybrać, albo na strzelnicę, czy postrzelać z łuku. Warto jest tak kreatywnie planować spotkania towarzyskie, bo w trakcie wspólnego działania, zwłaszcza mężczyźni, chociaż nie tylko, bardziej intensywnie budują też te przyjaźnie. Teraz tak, następna rzecz, o której warto tu wspomnieć, to próby poprzedzone świadomym wysiłkiem spoglądania bardziej przychylnym okiem na to, co nas otacza, a zwłaszcza na to, co mamy. Tak dosłownie i w przenośni, bo mam tutaj na myśli zarówno rzeczy, jakieś dobra materialne, jak również relacje. I mam dla was taką śmiałą, wręcz bardzo zuchwałą, może wręcz brawurową propozycję, abyście spojrzeli przychylnym okiem na swoją żonę, swojego męża, może również swoje dzieci, trochę częściej niż na ogół, przy okazji wyrażając wdzięczność czy używając magicznych słów takich jak dziękuję albo proszę. Bo wbrew pozorom te słowa nie są wcale tak bardzo często używane w relacjach rodzinnych czy romantycznych, a także innych, co kiedyś też badano, mianowicie montowano mikrofony ludziom w domach, oczywiście za ich wiedzą i zgodą, i sprawdzano przy ilu okazjach te słowa padają. Okazuje się, że w różnych zakamarkach Europy było pod tym względem odrobinkę lepiej albo odrobinkę gorzej, ale generalnie jest dość słabo. Tymczasem wyrażanie wdzięczności sprzyja także nam, ponieważ to my czujemy, że dzieje się coś dobrego w naszym życiu, że ktoś coś dobrego dla nas robi. Jeśli kogoś natomiast doceniamy, to ta osoba tym chętniej może w przyszłości znowu zrobić dla nas coś miłego. Jednocześnie sami też coś dobrego dla innych możemy robić, co także będzie źródłem jakiejś satysfakcji. W każdym razie, wracając do patrzenia przychylnym okiem, spróbujcie podjąć taki świadomy wysiłek i nieosądzająco, bez oceniania, bez jakiegoś krytycyzmu, zwłaszcza nasilonego, przyjrzeć się komuś. I to mówię o różnych aspektach funkcjonowania człowieka, o jego wysiłkach codziennych, o jego wyglądzie, o tym, jak się z nami obchodzi, jak się do nas odnosi, po to, aby nie popaść w nadmierny samokrytycyzm, od którego jest już niedaleko do malkontenctwa,
ciągłego narzekania. Aha, a skoro o tym mowa, to warto też, abyście trenowali taki nawyk przerywania narzekania. Ale zmianę świata zaczynamy od siebie, pamiętajmy o tym, więc to my potrzebujemy ugryźć się w język, gdy zaczynamy narzekać. Ja wiem, ja wszystko rozumiem, jest na co ponarzekać, zwłaszcza jeżeli ktoś bardzo to lubi, to zawsze znajdzie powód, nawet kiedy trudno byłoby go znaleźć komuś innemu, ale gdy już rozpoczyna się narzekanie, spróbujmy raczej ugryźć się w język. Nawet można sobie tak postanowić, że przez cały miesiąc nie narzekamy, z wyjątkiem jednego dnia, kiedy sobie na to pozwalamy, wtedy no hulaj duszo, piekła nie ma, ale poza tym jednym dniem nie robimy tego. Oczywiście trudno jest nie narzekać wtedy, kiedy obcujemy z różnymi informacjami, treściami, które wręcz są rodzajem paliwa do baku narzekania. No więc jeżeli scrollujecie często serwisy informacyjne, oglądacie wiadomości, wysłuchujecie tego typu treści w radiu, no to trudno byłoby czasem no wręcz się powstrzymać przed tym, żeby powiedzieć jakiś kąśliwy komentarz i nie ponarzekać trochę, a zatem skoro już przy tym jesteśmy, to zaznaczmy też, że tak na co dzień może sprawić, że będziemy bardziej zadowoleni. Detoks informacyjny. Czyli oszczędzajmy siebie, oszczędzajmy swoje umysły, chrońmy je przed złymi informacjami czy wieściami, na które i tak nie mamy żadnego wpływu, bo klamka zapadła, w wyborach wybrani zostali ci, co zostali wybrani w takich bądź innych. No i generalnie mamy dalece ograniczony, o ile w ogóle jakikolwiek wpływ na te rzeczy, które są komentowane przez media, czy jakoś tam prezentowane w postaci newsów, ewentualnie omawiane w wiadomościach. Dlatego też oszczędzajmy się i nawet jeżeli nie bylibyśmy zdolni do tego, aby ten detoks informacyjny miał charakter totalny i mielibyśmy absolutnie wcale nie obcować z takimi treściami, to przynajmniej znacząco to ograniczajmy, powiedzmy do godziny tygodniowo, a zobaczycie Państwo sami, że ta sprawa uczyni wielką różnicę. Następna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to sztuka prostoty. Sztuka prostoty przy założeniu, że prostota jest bardzo dobrym dla człowieka rodzajem porządku, o czym możecie się z łatwością przekonać, zmieniając swoje otoczenie na bardziej uporządkowane. Takie, aby to było bardzo proste znalezienie nożyczek czy noża wtedy, kiedy go potrzebujecie, ewentualnie określonej książki, bądź innych jeszcze tam szpargałów, które mogą wam się na co dzień przydawać. Jeżeli to jest raczej uporządkowane, nie ma nadmiaru rzeczy w polu widzenia, na biurku macie raczej poukładane i nie ma tam też za dużego chaosu, nie ma tego wszystkiego za dużo, to od razu możecie poczuć, że wasze życie staje się nieco prostsze i nawet jeżeli ono nie jest dużo prostsze z tego powodu, to jednak to poczucie, to subiektywne odczucie może być bardzo wyraziste w smaku. Jakkolwiek nie chodzi mi tylko o porządkowanie, bo przecież jeśli mowa o prostocie, to warto też zwrócić uwagę na to, że nie bez znaczenia jest prostota myślenia, która stanowi częstokroć bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza dla osób wrażliwych, a zarazem inteligentnych czy też neurotycznych, to jest podatnych na doświadczanie negatywnych emocji. Ludzi kreatywnych też bym tutaj wciągnął na tą listę. Ludzie często robią labirynty z prostych spraw, szukają drugiego, trzeciego dna, dzielą włos na czworo, uskuteczniają overthinking, czyli nadmierne myślenie. No, rezultaty są takie, że głową cały czas przebywają w jakiejś wyimaginowanej krainie, w wyobraźni, która raczej bywa dla nich męcząca, przytłaczająca, drenuje ich z energii, przebodźcowuje ich tą liczbą myśli. Jak rozpocząć proste myślenie? Proponowałbym nawet przeprowadzić konkretne ćwiczenia. Najlepiej każdego dnia zasiąść z kartką i długopisem i wrzucić parę takich rzeczy, parę takich refleksji czy myśli, które ostatnimi czasy chodziły po głowie, na przykład danego dnia, a następnie napisać daną refleksję jak najprościej, prostymi słowami,
krótkim zdaniem bądź dwoma zdaniami, tak aby to upraszczać. Potem, kiedy już mamy ten level odhaczony, no to piszemy jeszcze niżej, jeszcze prostszą wersję tego samego. No, robimy to do skutku tak długo, aż uda nam się to uprościć w naszym odczuciu maksymalnie, zachowując sedno czy zachowując sens. I takie treningi oczywiście mogą sprawić, że upraszczanie będzie stopniowo stawało się naszym nawykiem. Zarządzanie nawykami jest najprostszą zarazem metodą do tego, aby podtrzymywać motywację przy działaniu określonego rodzaju. Jeśli natomiast byśmy tego wcale nie robili i trenowali dalej skomplikowane, złożone myślenie, to zgadnijcie, no, czy to będzie raczej słabło, czy ta tendencja będzie coraz lżejsza, czy wprost przeciwnie, będzie się pogłębiać. No właśnie, jeśli trenujecie skomplikowane myślenie, to nie dziwcie się, że stopniowo będzie ono coraz bardziej złożone i męczące. Następna rzecz, o jakiej tu warto wspomnieć, to smaczny sen. I też z tą higieną snu bywają różne problemy, o czym wspominałem oczywiście już niejednokrotnie, ale na przykład w ostatnim podcaście, także możecie tam zerknąć, jeżeli was to intryguje. Ale proponowałbym zacząć od tego, aby upewnić się, że pomieszczenie jest ciche, jest odpowiednio ciemne, jest odpowiednio przewietrzone, a ten materac, na którym leżycie, jest nie za twardy i nie za miękki. A kolejne wyzwanie dla was to próba zaśnięcia 30 minut wcześniej niż zwykle, po to, abyście mogli wreszcie zacząć sypiać o właściwych porach, zamiast siedzieć po nocach, czy wręcz noce zarywać, albo maltretować siebie i swoje mózgi, wpatrując się w smartfony, które będą was bombardowały niezdrowym światłem, które będzie wam tylko sen zaburzać. Jeśli nie go skracać, to go spłycać, także tak czy siak nic dobrego z tego by nie wyniknęło. Następna rzecz to generalna taka próba, jak najczęściej, czerpania satysfakcji z procesu. Lubimy progresować, lubimy mieć takie wrażenie, że robimy postępy. No i ta satysfakcja z progresu jest właściwie nam dostępna na co dzień. Wcale nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy na jakieś kursy czy szkolenia, choć też można. No ten progres przecież może dotyczyć bardzo różnych obszarów naszego funkcjonowania. No ale powiedzmy, że posłużymy się tutaj takim pojęciem, które bardzo chętnie wykorzystują coache rozmaici. No, a konkretnie powiedzmy o strefie komfortu. Jeżeli coś sprawia nam jakąś trudność, ciężko nam jest się przemóc, aby to zrobić, bo z tego powodu doświadczamy lęku, niepokoju, więc skłonni raczej jesteśmy tego unikać, opierać się przed tym, szukać wymówek czy alibi wręcz dla bezczynności, albo jakoś to sobie utrudniać, sabotować, ewentualnie stosować jakieś takie sposoby zabezpieczające, tak się chować, ukrywać przed tym wszystkim, że w zasadzie do niczego nie dochodzi, to fakt, że będziemy stawiali czoła temu swojemu strachowi, przy czym strach ma często wielkie oczy, czyli wykraczali poza strefę komfortu, przełamywali się, obcowali trochę z tym, co stanowi źródło dyskomfortu, spowoduje wreszcie, że w wyniku habituacji bodźca, czyli przywykania, będziemy stopniowo coraz lepiej daną sytuację, czy określony kontekst, albo jakieś zjawisko ogólnie rzecz ujmując, tolerować, znosić i lepiej się w tym odnajdywać. Najlepiej sprawdza się tutaj strategia małych kroków. Nie potrzeba żadnej rewolucji, bo zmiana bardzo rzadko dokonuje się skokowo, raczej przypomina to wędrówkę pod górę, przy czym czasem się potkniemy, ześlizgujemy, dwa kroki do przodu bywają okupione trzema do tyłu, ale potem znowu wspinamy się dalej. No więc ta strategia małych kroków jest tutaj dobrym rozwiązaniem, bo nawet jeśli ześlizgniemy się te trzy, to nie spadniemy na sam dół, jakby to było w przypadku zastosowania jakiejś strategii skokowej, takiej na hura. A teraz powiem też o tym, co pewnie sami już zauważyliście. Otóż bardzo popsuć nam potrafi nastrój to, co dzieje się w interakcji z niektórymi ludźmi, zwłaszcza jeżeli są to osoby o trudnym charakterze, ale nie tylko, czyli podczas kłótni. A jak się kłócić tak, aby nie mieć całego dnia zniszczonego? Proponowałbym, że tak powiem, kłócić się trochę na raty. Okazuje się bowiem, że wtedy, kiedy ciśnienie w nas wzrasta, robi nam się wręcz ciepło, albo już naprawdę zaciskamy wręcz pięści czy szczęki ze złości,
wystarczająco dobrym sposobem jest danie sobie trochę czasu na ochłonięcie. Czyli jeżeli trwa jakaś taka trudniejsza dyskusja, albo miałaby trwać, to postarajcie się ustalić, że będą przerwy, ok? Bo wystarczy 20 minut, czasem nawet 15, aby człowiek doszedł do równowagi. Ale jeżeli będziecie się kłócić w sposób ciągły przez godzinę czy półtorej, to już może być naprawdę grubo pod koniec, a właściwie już mniej więcej od połowy rozmowa przestanie być merytoryczna, zaczną się raczej jakieś, wiecie, pohukiwania, jakieś krzyki albo jakieś dąsy, może jakieś wąty albo wyciąganie trupów z szafy i w ogóle wycieczki osobiste, gdzieś okrężną drogą wbijanie sobie szpilek i będzie się nakręcała spirala wzajemnych uszczypliwości. A zatem róbcie sobie przerwy w trakcie trudnych rozmów. Na ochłonięcie te 15 minut to jest takie minimum. Oczywiście istotne są jeszcze inne aspekty związane z kłótnią, ale myślę, że o tym akurat porozmawiamy przy innej okazji. Na dobry początek róbcie sobie przerwy. A skoro o przerwach mowa, to dobrze jest też powiedzieć o higienie pracy. Abyście byli bardziej na co dzień zadowoleni, pamiętajcie o tym i tutaj z pomocą może nam przyjść chociażby technika Pomodoro. Ona się tak nazywa osobliwie, ponieważ kiedyś dawno temu były takie, można powiedzieć, no, liczniki, które sprawiały, że no, piekarnik tam odpowiednią ilość czasu pracował, a nie za długo i nie za krótko. One miały taki kształt właśnie pomidorka, to się tak nastawiało i po minucie, czy po pięciu minutach, właściwie po pięciu minutach około, czy po jakimś innym określonym czasie, one po prostu dawały dźwięk i można było działać dalej, robiąc to, co tam jest konieczne. A zatem proponowałbym dzielić pracę, jeśli jest to możliwe, na interwały czasowe trwające około 25 minut, robić sobie wtedy 5 minut przerwy i wracać do roboty i potem znowu 5 minut przerwy, a po kilku takich interwałach dać sobie dłuższą przerwę 15-minutową na przykład. Tutaj dodałbym tylko, że istotny jest taki myk, aby w ciągu tych 5 minut nie stosować zbyt wielu dystraktorów, które byłyby tak naprawdę tylko kolejnym bombardowaniem waszego umysłu i znowu by mąciły wam w głowach, rozpraszały, sprawiałyby, żebyście byli bardziej roztargnieni, zdekoncentrowani. Czyli odpuściłbym sobie scrollowanie w tym momencie jakichś tam mediów społecznościowych i tak dalej, oglądanie jakichś tego typu treści, ale może nawet krótki spacer, albo wypicie herbaty, albo podumanie przez chwilę, czy praktyka uważności, albo jakaś prosta metoda głębokiej relaksacji, bądź cokolwiek w tym rodzaju, po to, aby wasz umysł mógł odpocząć od bodźców, zamiast być bodźcowanym, i to pewnie jeszcze gorzej, w tej przerwie, która wtedy przerwą wcale by nie była. No i wreszcie powiedziałbym jeszcze o zmianie otoczenia. O, wszyscy chcieliby pewnie w tym momencie wskoczyć do samolotu i zmienić otoczenie na jakąś tropikalną krainę, żeby sobie odpocząć jak podczas urlopu i to długo, ale spokojnie, zejdźmy na ziemię, mówimy tu o metodach takich, które moglibyśmy stosować na co dzień. No więc dosłownie i w przenośni można by zmienić swoje otoczenie, ustawiając inaczej światła lub używając kolorowych żarówek albo specjalnych lamp, które by powodowały zmianę atmosfery, zwłaszcza wieczorami, ale też małe, choćby naprawdę niewielkie przemeblowanie. Ustawienie trochę inaczej mebli w pomieszczeniu może spowodować, że będziecie mieli takie poczucie, że przebywacie w innym otoczeniu niż na co dzień, a to będzie zdrowe dla waszej głowy, ponieważ jeżeli utknęliście w jakimś miejscu, w jakiejś przestrzeni, która od długich miesięcy nic się nie zmienia, to tak jakby ktoś was osadził w jakimś zakładzie karnym i mielibyście tam siedzieć jakby za karę, znosząc kolejne przykre obowiązki. Proponuję czasami co nieco pozmieniać, coś przemeblować, to może podsycać waszą kreatywność, odczujecie pewien powiew świeżości, może zarazem też dostosujecie swoje otoczenie do bardziej bieżących potrzeb, które by wynikały z tego, co aktualnie czy ostatnimi czasy robicie. No, jeśli mówimy o uprzyjemnianiu sobie życia, to też warto wspomnieć o spacerach. Spacer żwawy na tyle, na ile jesteśmy w stanie się na to zdobyć, na tyle, na ile pozwalają nam na to nasze możliwości. Dobrze byłoby, aby trwał około godziny. Najlepiej, żeby odbywał się na świeżym powietrzu przy oświetleniu dziennym. Ale jeśli ktoś nie może spełnić wszystkich tych kryteriów, to z dwojga złego, to taki spacer nawet z braku laku, taki pobieżni też może być jakimś tam dodatkiem. I nie najgorszy, jakkolwiek te spacery na świeżym powietrzu byłyby zdecydowanie lepsze.
To oczywiście wszystko, o czym tu mówiłem, nie wyczerpuje tematu i można by o tym mówić znacznie więcej, ale chciałbym już powolutku kończyć, więc teraz przejdę do wisienki na torcie, a mianowicie do czasu spędzanego z samym sobą. I tu proponuję takie rozwiązanie, które ma taką pocieszną nazwę, a konkretnie randka z samym sobą. Wam się to może niektórym w głowie nie mieści, ale naprawdę można przecież bardzo przyjemnie spędzić czas z samym sobą. Pójść samemu do kawiarni, restauracji albo do kina. No, wyobrażacie sobie to, drodzy panowie? Robicie sobie tam wieczorem taki miły właśnie czas i okazuje się, że nikt nad wami nie stoi i nie mówi wam, że powinniście wreszcie coś tam naprawić, coś zmienić, albo coś kupić, albo wynieść śmieci. Możecie sobie odpocząć, nikt wam też nie mówi, że gdy będziecie wreszcie sączyć swój, oczywiście bezalkoholowy browarek, to że ta wasza druga połówka będzie wam mówiła, że hodujecie mięsień piwny. No, a wy, drogie panie, też zapewne możecie się cieszyć, że gdy pójdziecie na przykład do kina i weźmiecie sobie karmelowy popcorn, no to nikt wam nie będzie mówił, że przecież miałyście być na diecie, bo potrzebujecie smukłej sylwetki. No właśnie, więc randka z samym sobą bywa bardzo pocieszna. Można pielęgnować tą relację ze sobą, zrobić sobie ten czas tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie zawsze oznacza to, że będziemy ten czas spędzali zupełnie w pojedynkę, w odosobnieniu, bo w kinie będą inni ludzie, w spa będą inni ludzie, że jak ktoś się uda na masaż, to też tam się czyjeś ręce do tego masażu mogą przydać. Ale chodzi o to, że przynajmniej wy nie macie wtedy żadnego zobowiązania do tego, aby dbać o ten komfort i te dobre samopoczucie kogoś, kogo zabieracie na randkę, z wyjątkiem samych siebie, bo to tylko wy jesteście wtedy na miejscu i to wy jesteście numerem jeden. Także takim właśnie akcentem bym to zakończył. Tymczasem z mojej strony jest to już wszystko na dzisiaj, także bardzo dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop. Na konsultacje online można umówić się ze mną przez stronę ocalsiebie.pl. Konsultacje prowadzę przez aplikację Skype, także do zobaczenia, do usłyszenia.